woda na woda. Pamiętasz, jak kiedyś ze szklanką zrobiłem? Kochani, Artur poprosił mnie, abym podzielił się z wami, w jaki sposób ja czerpię odwagę z Chrystusa. Też będę oczywiście mówił o sobie i zacznę, że może od początku. Wiele osób, jak rozmawia ze mną i próbuje analizować moje życie przed nawróceniem, myśli, że byłem odważnym człowiekiem. Ja w ogóle nie byłem odważnym człowiekiem. Ja byłem człowiekiem, który był przekonany o tym, że muszę zakładać maski sugerujące, że jestem odważny, bo inaczej ten świat mnie wypluje. Ja byłem zmęczony od udawania odważnego człowieka, natomiast ja kompletnie nie byłem odważny. Wiecie, bardzo krótko po moim nowym narodzeniu, a że wcześniej byłem religijnym ignorantem, więc w ogóle nie znałem Słowa Bożego, studiowałem przede wszystkim Nowy Testament, ale któregoś dnia to święto budził mnie rano i zainspirował, bo słyszałem o Gedeonie. Zacząłem szukać w ogóle, kto to był. Wiecie, to był moment, kiedy Duch Święty pokazał mi mój aktualny stan. Wiele osób na zewnątrz myślało, że jestem silny i odważny, ale ja kiedy czytałem historię Gedeona, popłakałem, wiedziałem, że jestem dokładnie w tym miejscu. Zapewne pamiętacie dokładnie historię Gedeona i historię Izraela w tamtym czasie. Midianczycy najeżdżali Izraela. Izrael chował się w jaskiniach, w podziemnych lochach. Zabierali im całą żywność, zabierali im zwierzęta. Oni się na to godzili. I ja w tym momencie zobaczyłem, że taki jest mój aktualny stan. To jest to miejsce i te słowa, które tam padły. Pan z Tobą, Synu Waleczny, one bardzo zaczęły mnie uwalniać. Wiecie, nie będę oczywiście przytaczał historii Gedeona, bo nie mamy na to czasu. Natomiast co mnie tak bardzo dotknęło wtedy, w tamtym czasie? Ja zobaczyłem przemianę Gedeona na skutek spotkania z Bożym Duchem. Wiecie, to był człowiek, który był w kompletnej ruinie. On przez ten cały czas, jeszcze kiedy anioł do niego przychodził i mówił, on cały czas nie dowierzał, on cały czas miał jakieś swoje zaburzenia, tak? Ale on przeszedł przemianę z człowieka właśnie w takim dołku mentalnym do zwycięskiego wodza. I ja bardzo krótko po tej historii z Gedeonem, ja zacząłem się zastanawiać w ogóle, jaki był najodważniejszy czyn w historii ludzkości. Jaki to był czyn? Co było najodważniejsze? I ja w tamtym momencie uznałem, że najodważniejszym czynem, jaki był popełniony i jaki będzie popełniony, to było pójście przez Jezusa na krzyż. Ta informacja bardzo mocno mnie uwolniła. Po pierwsze dlatego przez świadomość tego, że potężny Bóg mieszka we mnie, że potężny Bóg tego dokonał. Mnie to bardzo mocno zastymulowało i uwolniło. Ja wiedziałem, że najodważniejszy Bóg mieszka we mnie i ja mogę Go naśladować. Mogę Go naśladować w różnych sytuacjach. Ale tak naprawdę całe moje życie po nowym nawróceniu podsumowałbym tak, ja po prostu uwierzyłem w krzyż. Ja wierzę w krzyż, że krzyż jest zupełny i absolutnym źródłem sukcesu. Wiecie, tak naprawdę to krzyż spowodował, że kiedy ja zacząłem siebie oglądać po moim nawróceniu, większość z was wie, część może nie wie, byłem wspólnikiem dużej kancelarii prawniczej, zatrudnialiśmy blisko 190 osób, ale kiedy ja zacząłem siebie oglądać, kiedy poznałem tą świętość i doskonałość Boga, zobaczyłem miejsce, w którym jestem, stwierdziłem, że ja przede wszystkim nie chcę być w żadnym kompromisie. I ja uwierzyłem w wielkiego Boga we mnie. Dlatego, aby nie być w kompromisie, wyszedłem stamtąd, przez wiarę zacząłem rozpoznawać swoje pragnienia, wierząc, że On jest ten, który daje chcenie i On jest ten, który daje wykonanie. Jeśli ja w tym czasie trwam wierzę, tak? Założyłem plantację z drzew, tak? Przez wiarę, nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z rolnictwem. Przez wiarę zbudowaliśmy rower gastronomiczny, gdzie w starym życiu zawsze postrzegałem siebie, tak i wszyscy mnie, że jestem totalnym beztalenciem, jeśli chodzi o konstrukcję, jakiekolwiek kwestie techniczne, tak? Przez wiarę założyłem firmę konsultingową, wiedząc, że jakby Bóg będzie cały czas jakby we mnie działał i poruszał się w tym temacie. I jakbym miał tak podsumować w ogóle, co ja robię, w jaki sposób ja w ogóle czerpię odwagę z Chrystusa, tak? Sprowadzając to do kilku takich punktów, wiecie? Przede wszystkim w sytuacji takiej, kiedy
wymaga to ode mnie odwagi. Ja analizuję, kim jest Bóg. Ja analizuję Jego imiona. Kiedy jestem w miejscu, gdzie mam coś stworzyć, mam wymyśleć, czego nie ma, coś, czego nie ma, ja rozważam Boga Elohim. Rozważam potężnego Stwórcę, który mieszka we mnie. I chcę Go uwalniać z siebie. Kiedy mam iść do jaskini zbójców, rozważam Boga, który jest Panem Zastępów i który jest ze mną. Przede wszystkim rozważam też Ojca. Wiecie, rozważam Jego, kim On jest. Drugi punkt. Rozważam krzyż i rozważam wymianę krzyżową. Wiecie, ja uwielbiam oglądać Ciebie w krzyżu. Oglądać Ciebie. Wiecie, z jednej strony analizuję, co takiego się wykonało, ale ja bardzo chcę widzieć związek z moim życiem. Oglądam siebie. Co to dla mnie oznacza? Co dla mnie oznacza w danej sytuacji? To, co tam się wykonało na krzyżu. Już tylko te dwa punkty powodują, że jestem w stanie iść wszędzie. Ale tak naprawdę, co jeszcze rozważam? Co jeszcze robię? Rozważam łaskę. Łaskę? Ja jestem świadomy, że ona została mi dana. Że ona jest. Żyję tak na co dzień. Rozważam to, buduję się tym, wiem, że ona jest. Czwarta rzecz, co robię? Zastanawiam się, kiedy stoję przed jakimś wyzwaniem, tak? Zastanawiam się, jak w danej sytuacji zachowałby się Jezus. Co On zrobił? Szukam inspiracji w Słowie, tak? Szukam i rozważam, jak On by postąpił. Kolejna rzecz, ja też, wiecie, bardzo często, to akurat w moim doświadczeniu było, ja wiem, że jak kiedyś mój strach często nazywałem mądrością, ja tak racjonalizowałem. Dzisiaj bardzo często jakby ja napieram w modlitwie na to, ja chcę wiedzieć, czy ja jestem w jakiegoś miejscu lęku, czy to jest rzeczywiście mądrość. Ale kiedy ja zauważam jakikolwiek strach, jakikolwiek lęk, ja natychmiast biorę autorytet nad tymi myślami. Ja je związuję, biorę nad nimi autorytet. I co robię dalej? Podejmuję decyzję i działam w wierze. Działam w wierze, nie działam w oglądaniu. Wiecie, to dotyczy bardzo praktycznie wszystkich sytuacji. Tak? Ja nie chodzę w oglądaniu. Postanowiłem chodzić w wierze. Pamiętam, że jak założyliśmy tą naszą pierwszą plantację, bardzo krótko po tym, jak ją założyliśmy, ktoś przyjechał, najszybciej rosnące drzewa na świecie, tak? Mówił, o, takie wam w ogóle nie porosły. Ja mówię, porosły. Bo ty patrzysz na to, co widzisz. A ja na to, co wierzę. To są największe drzewa w Europie Środkowej. Tak? I to jest ta różnica. Ja rzeczywiście tak żyję. Ja w to uwierzyłem. No i ostatni punkt. Wydaje mi się, że kluczowy. Nigdy się nie cofnę. I nigdy się nie wycofnę. Amen. Słuchajcie, wczoraj kończyłem szkołę w Bielsku-Białej i kończyłem ją tematem odwagi. Odwaga jest tym, co spina wszystko w królestwie. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to nie jest brak lęku. Rozumiecie? Ja się nawróciłem tyle lat temu i dalej przychodzi do mnie lęk. Okej? Odwaga to jest działanie mimo odczuć lękowych. Działanie na podstawie wiary. Okej? Bez odwagi nie można iść za Bogiem. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W ogóle nie można iść za Bogiem, nie będąc odważnym. To nie da rady, bo cały czas będziemy uważali, że coś jest przeciwko nam. Cały czas. Wyświetlmy numer konta.